Elin, jesteśmy dzisiaj w House Flipper. Jesteśmy przed pewnym domkiem. Chciałam Wam dzisiaj zaprezentować troszeczkę inny filmik niż zazwyczaj. Starsi subskrybenci i moi widzowie pamiętają, kiedy prezentowałam Wam domy w The Sims 3, więc chciałabym Wam teraz właśnie zaprezentować taki dom, tylko że w House Flipper. Jak on tutaj wygląda, jak go urządziłam, co zrobiłam i tak dalej. No nie jest on do końca tak w sumie posprzątany. Wcześniej tu mieszkała grupa studentów, która zostawiła niezły bajzel. Domek jest bardzo ładnie pomalowany, więc w sumie może być poza dachówką, nic mi nie przeszkadza. Taki od zwykły, fajny domek, słuchajcie, który po prostu jest przytulny i fajniutki. W sumie wydaje mi się, że dom pomyślany jest najbardziej dla osób, które żyją w parach, czy to będzie starsza para, która już jest bez dzieci, bo dzieci wyfrunęły z gniazda, czy to będzie młoda para, która jeszcze nie ma dzieci, to myślę, że ten dom najbardziej dla tych osób się sprawdzi. Może pierwszy bym jeszcze go tutaj trochę umyła, bo widzę, że są jakieś napisy, których nie zauważyłam wcześniej, bo zajęłam się środkiem. Więc ten dom jest właśnie moim zdaniem tak dla takich osób polecany. Okej, to chyba wszystko, co powinnam mniej więcej umyć. Mamy piękny biały korytarz, który jest dość malutki, ale myślę, że więcej nie potrzeba. Tu jest pstryczek od korytarza, który nie chce mi zadziałać. Halo, pstryczek, czekajcie. O, a właśnie. Piękny korytarz, który prowadzi nas oczywiście do lusterka. I lusterko na szczęście odbija nam korytarz. Tu mamy drzwi do piwnicy, tu są drzwi do salonu i nie tylko, a tu mamy łazienkę. I może zaczniemy sobie od łazienki właśnie. Łazienka utrzymana w kolorach zielonych, zielono-żółtych bardziej. Cóż, łazienka jest dość malutka, wyposażona w żaluzję. Dość malutka, ale bardzo pojemna, tak powiem. Tu mamy również pstryczek, elektryczek. Cóż, komfortowy prysznic. Jest i pralka, wszystko co potrzebne do życia jest. Może jest ciasno, ale własno. Troszkę przypomina mi naszą łazienkę. Troszkę bardzo szczególnie tutaj ten kącik. Dobrze. Łazienka wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo w porządku jak na taką malutką powierzchnię. Teraz przejdziemy sobie do części głównej domu, czyli do ogromnej jadalni, ponieważ przeznaczeniem tego domu są osoby młode, lubiące imprezować, lub osoby starsze, które mają właśnie dzieci już poza gniazdem, może mają nawet wnuki i tak dalej, więc miejsca musi być dużo. Tutaj ten paseczek to taki, powiedzmy, łącznik między typową jadalnią a resztą jakby tego pomieszczenia, takim przejściem. Tak w sumie wyszło i tak ma być. Cóż, myślę, że jadalnia jest całkiem. Pomieści, ojoj, 8 osób, więc bardzo, bardzo dużo. Z jadalni widzimy aneks kuchenny, który wszystko jest utrzymane w takich kolorach, wiecie, beżu, piasku i tak dalej. Prawie wszystko, tak żeby to sobie ze sobą dopasowało. Widzimy aneks kuchenny, niezbyt duży, ważne, żeby jadalnia była duża po prostu. I oczywiście z jadalni przechodzimy do mini saloniku, który myślę, że też zawiera najwięcej. Zawiera to, co zawierać powinien. Czemu mi to nie działa? Czemu mi to nie działa? Popsułaś. Popsułam. No, no nie działa mi to. No nie działa mi to. Dobra, to ta lampa będzie zaświecona. Salon ma ogromną sofę. Książki, stolik, świeczkę, misia. Takie, wiecie, przytulne środowisko dla odpoczynku. No i cóż, z salonu, jadalni oraz aneksu kuchennego przechodzimy sobie do sypialni, która jest bardzo, bardzo mała. Bardzo, bardzo mała, jak cały ten zresztą domek. Utrzymana w kolorach niebieskich i nie tylko. Utrzymana w kolorach niebieskich, dość ciasno, ale myślę, że dosyć pojemnie. Mamy taką, powiedzmy, garderobę. Tutaj jest taka brązowo-czerwona ściana, dająca troszeczkę efekt, jakby ten pokój był troszeczkę dłuższy. I tak ją zostawiłam, bo mi się to akurat podobało. Kolejna część garderoby.
No i duże łóżko, dwie szafki nocne, obrazy, zasłonkę nawet powiesiłam, żeby było przytulnie. Myślę, że jest całkiem milusio. Tu jest wyjście na podwórko, które uważam za zbędne, ale nic nie mogę z tym zrobić za bardzo. No i w sumie mogłabym coś zrobić z tym wyjściem, mogłabym to wywalić i to ten, ale dobra, chociaż nie wiem, czy mogłabym to zrobić. No, chyba nie jednak, nie wiem. No i to jest cały domek, słuchajcie. To jest cały domek. Napiszcie mi, kto by chciał w takim pomieszczonku zamieszkać. To jest cały domek oczywiście na górze, bo jest jeszcze dół, a konkretnie piwnica. Piwnica, jakby ktoś chciał mieć dzieci w tym domu. Proszę bardzo, jest i piwnica. O, jeszcze farba została po robotnikach. Patrzcie ich. Tacy są, bardziej wiaderko. Piwnica, myślę, że utrzymana w takiej kawowym kolorze, żeby nie było zbyt ponuro, do własnego zagospodarowania. Psyczki, elektryczki. No i cóż, i to jest wszystko, mili Państwo. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego chyba informacji, że ten dom zawiera metrów kwadratowych i tak dalej, dalej, bo to by się bardzo przydało. No, ja myślę, że całkiem jest tu przyjemnie. Całkiem bardzo przyjemnie, myślę. Wydaje mi się, że jest bardzo przytulnie, mimo tego, że wiadomo, że jest dość ciasno. Oj, zrobiłam zdjęcie. Jest dość ciasno. Ale pojemnie, tak jak mówiłam na początku. Domek, myślę, że całkiem spoko. Za chwilkę zobaczymy jego wycenę i mniej więcej ile na nim żeśmy mogli zarobić. Mamy akurat słoneczko z tej strony. Ładnie tutaj, bardzo tu ładnie. Słoneczko jest z tej strony latem, Boże, rankiem, gdy słoneczko jest tutaj z tej strony. Fajnie wygląda właśnie tutaj wpadające promienie słoneczka. No dobrze, to ja za chwilkę się z Wami połączę, aby zobaczyć wycenę tego domku i oczywiście za ile można go sprzedać i komu, i co się będzie komu podobać. Okej, wszystko co chciałam już zrobiłam. Tak się prezentuje jakby cały domek z zewnątrz. No i już zobaczmy teraz sobie, nie to. I taki domek będzie nas, jakby nie nas kosztował, ale nam da nam zarobić, może tak. Okej, no to co, chcemy go sprzedać, ale coś tam ludziom oczywiście nie pasuje. Ten chce dwie łazienki, ten potrzebuje jakiegoś tam robu. Tylko nie wiem, skąd miałabym ten rum zrobić, skoro no nie mam jakby możliwości do dosłownej przebudowy, dokładnej przebudowy tego domu. No bo generalnie rzecz biorąc, no niestety, ale nie ma takiej możliwości. Aha, no że nie ma żadnych nic na książki, no trudno się mówi. House, o matko. No dobra, to co? To sprzedajemy, słuchajcie. I ja miałam kasiory 390, 490? 590, jakoś tak. A mam dosyć dużo. I to był ten domek, czyli dosyć sporo dostałam, chociaż w sumie nie wiem. Coś tam zrobiliśmy. Mam nadzieję, że takie krótkie odcinki z House Flippera będą Wam się podobać. No, jeżeli by w sumie było możliwe, to nawet mogłabym ten domek przebudować, tylko pewnie tak on się nie zapisze. No i cóż, do zobaczenia. Mam nadzieję, że ktoś ten dom kupi oczywiście. No, tak wiecie, ktoś, kto by na przykład chciał tak mieszkać. Bo w sumie w takim pomieszczeniu ja bym sama zamieszkała. Lepiej niż tym, powiem szczerze. No dobrze, to cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, pa, pa!